Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat. Zaszły małe zmiany fryzjerskie, ale to nadal ja. I dzisiaj zapraszam was na End of the Year Book Tag, czyli book tag podsumowujący plany czytelnicze na ostatnie... Pierwotnie to były ostatnie miesiące, teraz tak naprawdę to jest ostatnie tygodnie roku. I przy okazji, jak już wiem, co będę wam w tym tagu mówić, myślę, że to będzie też trochę taki film podsumowujący to, co do tej pory robiłam na YouTubie i też plany moje gdzieś tam na najbliższe tygodnie czy miesiące, bo de facto na wiele z tych pytań będę mogła wam odpowiedzieć wymijająco, na te 6 pytań bodajże, które pojawia się w tagu, więc to tak trochę tag książkowy, a taki trochę, taka trochę okazja, taki trochę pretekst do pogadanki po prostu na tematy właśnie około YouTubowo-książkowe. Pierwsze pytanie w tagu dotyczy tego, czy są jakieś książki, które zaczęłam i które chciałabym jeszcze w tym roku skończyć, więc technicznie nie ma, ponieważ książka, którą zaczęłam, której nie skończyłam, to nie jest książka, do której jakoś bardzo bym się wyrywała, żeby ją kończyć. Mam tu na myśli tytuł Mój tata panda. To jest historia o mężczyźnie, który stracił żonę, sam teraz wychowuje syna. Po śmierci tej żony chłopiec przestał mówić. Trauma się w nim właśnie tak odbiła, że on przestał komunikować się z ojcem. I kiedy on w szkole staje się popychadłem trochę, kiedy inne dzieciaki zaczynają się nad nim znęcać, a ojciec z kolei traci pracę na budowie, gdzie pracował do tej pory, i zaczyna występować jako taki artysta uliczny w przebraniu pandy. I ten syn po raz pierwszy do niego się odzywa od wielu miesięcy, właśnie kiedy mężczyzna jest w tym stroju pandy, kiedy on nie wie, ten chłopak, że to jest właśnie jego ojciec, no to dlatego ojca to jest jakby dodatkowa motywacja, żeby nadal tą karierę uliczną prowadzić właśnie po to, żeby móc komunikować się ze swoim synem i móc go w jakikolwiek sposób zrozumieć. Z jednej strony czytałam się tą książkę dobrze, bo jest dobrze napisana, ma fajny styl, fajny klimat i jest ciężka i smutna, ale z drugiej strony ma to takie weselsze elementy. Także momentami wręcz można byłoby się pośmiać nad tą książką, ale z drugiej strony mamy potem taką refleksję, że no halo, przecież to jest poważna materia, poważna książka i trudne tematy poruszane, więc jakby dopasowanie tego trochę brytyjskiego humoru do takiej właśnie fabuły było fajne. Ale z drugiej strony, kiedy odkładałam książkę, to nic mnie nie ciągnęło do tego, żeby do niej wracać. I tak w którymś momencie ją odłożyłam na dłuższy czas, potem przyszła pora, żeby ją oddać do biblioteki i jakoś tak do niej nie wróciłam i chyba wracać w najbliższym czasie nie będę. Ja coraz częściej w ogóle robię sobie DNF-y. Ten rok to jest taki pierwszy mój rok chyba czytelniczo, kiedy decyduję się faktycznie porzucać pewne książki i po prostu do nich nie wracać. Bez wyrzutów sumienia, bez takiego poczucia, że może coś zmieni moją opinię w ostatnich, nie wiem, 10-20 stronach książki. Jeżeli jakieś książki nie czuję, to po prostu śmiało robię ten DNF. Było takich książek sporo w tym roku, na przykład Kultowi Normalni Ludzie, Sally Rooney, książka, którą wiele osób uwielbia, myślę, że równie wiele nienawidzi. Ja byłam bliższa tej drugiej grupie, mnie ta książka nudziła i właściwie nie czułam kompletnie tych bohaterów, nie czułam tego klimatu, więc po prostu książkę odłożyłam. I to jest chyba pierwszy taki rok, że robię te DNF-y bez wyrzutów sumienia, że nie mam takiego poczucia, że muszę coś skończyć, że nie mogę wam o jakiejś książce opowiadać, czy wspomnieć nawet, jeżeli nie skończyłam, bo przecież na tych ostatnich 30 stronach coś się mogło zadziać i spowodować, że zmienię zdanie. Więc wtedy mówię wam po prostu o tym, że to był DNF, że książki nie skończyłam, ale też nie przymuszam się i wiecie, nie traktuję tego jako obowiązku, żeby skończyć jakąś książkę, bo muszę z wami o niej pogadać. Także to była taka rozwlekła odpowiedź na temat tego, że nie ma w tym momencie takiej książki, którą zaczęłam i chciałabym kończyć do końca roku. Akurat tą, którą zaczęłam, jakby nie szczególnie mam ochotę ją kończyć, a akurat jestem w takim momencie, że chyba wszystko z tego, co miałam pozaczynane, jest już przeczytane. Drugie pytanie dotyczy tego, czy jest jakaś książka tranzycyjna, czy jest jakaś książka, która przenosi mnie z jesieni w zimę. No i tak jak wam mówiłam już wielokrotnie na kanale, czy to w kontekście End of Year Book, tak, który robiłam chyba 2 lata temu, czy też w ogóle w kontekście innych lektur sezonowych i tematycznych, ja nie jestem czytelnikiem sezonowym i to się absolutnie nie zmieniło. Ja po prostu jak mam ochotę sięgnąć po jakąś książkę, to po nią sięgam, niezależnie od tego, czy to jest wakacyjny romans w grudniu, czy świąteczna książka latem. Chociaż świąteczna książka latem to mi się jeszcze chyba nie zdarzyła, bo jakoś po prostu nie czuję tego klimatu, ale też nie czuję klimatu świąt w grudniu. Więc odpowiadając na też wasze pytania, które się pojawiają, czy zrobię film o książkach świątecznych, które się pojawiły w tym roku, książki idealne na święta, książki polecane na święta, etc., etc., tego u mnie w tym roku nie będzie, dlatego że ja po prostu takich książek nie czytam, a nie chcę przymuszać się do czytania takich książek tylko po to, żeby móc wam o nich opowiedzieć, bo ja nie czuję tego klimatu. Mogę sięgnąć po 1-2 takie książki w ciągu roku i
to jest mój maks. Nie czuję po prostu potrzeby czytania takich książek, więc też nie mam o czym Wam poopowiadać. Jakieś tam świąteczne książki oczywiście czytałam w zeszłym roku, czy dwa lata temu to już było, czytałam Pudełko z marzeniami, Magdy Witkiewicz i tak dalej, więc jakby kilka tych książek w historii miałam, natomiast nie jest ich na tyle dużo i nie są na tyle świeże wydawniczo, żeby jakoś się bardziej na ich temat rozwodzić, więc nie mam takiej tranzycyjnej książki, przechodniej, że tak powiem, i też o tych świątecznych książkach w tym roku na kanale zbyt wiele nie będzie. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy jest jeszcze jakaś premiera, na którą w tym roku czekam. No i tak jak wiecie, ja w tym roku jestem na bakier z czytaniem, na bakier z gonieniem tych premier. Mam cały czas to poczucie FOMO, ale ono mi się już zmienia w takie, że z jednej strony okej, coś mnie tam mija i coś przegapiłam, ale nie mam już jej takiej palącej potrzeby, żeby to coś dogonić. Jakby, jeżeli jakieś książki nie przeczytałam i jakby minął na nią hype, minęła na nią ta popularność, a chciałam ją przeczytać, bo była popularna i chciałam Wam o niej wtedy opowiedzieć, bo miałam ją czytać bardziej dla Was niż dla siebie, to po prostu już do tej książki nie wracam. Mam wrażenie, że te moje priorytety czytelnicze trochę się przewartościowały i częściej sięgam po książki, na które faktycznie mam ochotę i które po prostu, nie wiem, trafiły mi w ręce, albo nie wiem, szłam do biblioteki, zobaczyłam je na półce i stwierdziłam, hej, znam ten tytuł albo nie znam tego tytułu i chciałabym go poznać. Częściej właściwie w wyborze kieruję się tym, na co sama mam ochotę, a mniej tym, co Wy podejrzewam, że oczekujecie, że o tym powiem. Jasne, mówię często o nowościach, robię zapowiedzi wydawnicze, gdzieś tam, wiadomo, te bardziej popularne książki czytam, natomiast nie mam tej presji, że muszę coś przeczytać, bo YouTube. Ten rok mnie trochę z tej presji wyleczył. Na początku to było takie faktycznie FOMO i ja się obawiałam tego, o czym ja Wam będę opowiadać, jeżeli nie będę czytać nowości, a Wy tych nowości oczekujecie, ale mam wrażenie, że z każdym kolejnym tygodniem, kiedy po prostu sięgam po te książki, które chcę, albo te książki, które mam zaplanowane w kontekście filmów, ale nie dlatego, że o czymś w danym momencie jest głośno i trzeba się wyrobić jakby, żeby być pierwszym w tym temacie, albo w ogóle, żeby gdzieś w tym kociołku się znaleźć, no bo to tak zawsze jest, że jak wychodzi jakaś premiera, wychodzi jakaś nowa książka, która jest głośna, albo pojawia się ekranizacja. Teraz na przykład wyszła ekranizacja Dune'y, więc wszyscy czytają Dune'ę i wszyscy mówią o tej Dune'ie. Może już to trochę przycicha, bo już te parę tygodni od premiery minęło, ale w momencie, kiedy jakby pojawiło się info o ekranizacji i pojawiła się ta ekranizacja, to zrobił się wysyp filmów pod tytułem, czy warto czytać Dune'ę, jak Dune'a wypada w porównaniu jakby film-książka, czy warto oglądać Dune'ę i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mam nic przeciwko, jakby każdy, kto ma taką ochotę, niech sobie takie filmy robi, ale ja nie czuję już trochę takiej potrzeby, nie czuję już takiej presji, że ja też tak powinnam. Jeżeli mam ochotę przeczytać Dune, to ja ją przeczytam, ale ja zrobię to za pół roku, bo po prostu w tej chwili nie mam na to przestrzeni, ochoty, czasu, whatever. Natomiast jakby nie mam już właśnie tej presji, że muszę, także ten fear of missing out mi się trochę przekształcił w takie trochę luźniejsze podejście do tego, co jest popularne na BookTubie. I jeżeli to się przekłada na to, że czytam mniej, jeżeli to się przekłada na to, że robię filmy raz w tygodniu, a nie dwa razy w tygodniu, to też wynika z faktu, że się po prostu nie wyrabiam i mam też inne życie i inne rzeczy do zrobienia w życiu niż YouTube. I jakby przestaję czuć z tego tytułu jakieś wyrzuty sumienia, przestaję czuć takie poczucie winy, że no może ja też powinnam wskoczyć do tego wagonu, jak to się za granicą mówi, bandwagon, że powinienem na to wszystko wskoczyć, jakby też korzystać z tego tortu, z którego teraz czerpią wszyscy. Także pomału się z tego leczę. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, takie stricte, czy jest jakaś premiera, którą jeszcze czekam w tym roku, to nie, bo nawet jeszcze nie wiem, jakie będą premiery. W sensie na pewno będę robić zapowiedzi wydawnicze na grudzień, więc wtedy sobie te zapowiedzi przejrzę. Natomiast dzisiaj nie mam takiego, że muszę coś przeczytać. Książką, która na pewno mnie interesuje, jest premiera już ze stycznia kolejnego roku, czyli nowa powieść Hani Yanagihary, czyli autorki Małego Życia. To będzie książka To Paradise. Tam mamy historię jakby z trzech różnych perspektyw, z trzech różnych momentów w czasie. 1800 któryś, 1900 któryś i chyba 2030, taka futurystyczne państwa autorytarne, coś takiego. Tyle wiem, no ale znając Małe Życie wiem, że może to być ciekawe. Mają być wątki związane z epidemią AIDS, mają być te wszystkie wątki, wokół których też trochę kręciło się Małe Życie. Nie wiem jak w Ludziach na drzewach, bo ich jeszcze nie przeczytałam. Natomiast jakby ta książka w tym momencie chyba interesuje mnie najbardziej i najbardziej myślę o tym, że w ogóle ona wychodzi. Bo tak generalnie już podchodzę na większym luzie do premier. W grudniu ma być też Here's to Us Adama Silvery i Becky Albertalli. No i chociaż czytałam ten pierwszy tom i mi się podobał i lubię tą historię, lubię tych autorów,
to nie mam takiego poczucia, że muszę, że po prostu już zamawiam w preorderze, czekam, w ogóle wypatruję listonosza jak pies przy oknie, tylko po prostu jak się pojawi, jak będę miała chwilę czasu, to przeczytam, ale bez takiego, że ja to muszę. Jakby leczę się z tego, że czytanie to mój w pewnym sensie obowiązek, mimo tego, że to jest część mojej pracy, to podchodzę do tego trochę bardziej na luzie. Kolejne pytanie to 3 książki, które chcesz jeszcze przeczytać w tym roku. Moje plany czytelnicze wynikają jakby z dalekosiężnych planów filmowych, z tego, co będę dla Was nagrywać, co będę czytać w kontekście pewnych filmów. Nie wiem, być może zauważyliście, że mi się teraz bardziej zdecydowanie podoba format takich trochę eksperymentów czytelniczych, czy też czytania książek, które coś ze sobą łączy, które mają jakieś wspólne wątki, elementy, które po prostu można podciągnąć pod jeden motyw, jakiś wspólny odcinek. Natomiast mniej interesują mnie pojedyncze książki do pojedynczych recenzji, w tym nie czuję się już teraz tak, jak kiedyś się czułam swobodnie, że mogłam siedzieć i 10 minut opowiadać o jednej książce, bo teraz po prostu nie o każdej książce mam potrzeby opowiadać Wam tak dużo, nie o każdej książce mam takie refleksje, które pozwalają mi tak sobie tutaj długo opowiadać, więc robię to takie bardziej zbiorcze filmy. Te filmy, w związku z tym, że zawsze mam jakiś motyw przewodni, to ja je planuję z dużym wyprzedzeniem i też te moje plany czytelnicze wynikają wprost z tego, jakie mam plany na filmy. Więc książki pomiędzy tymi filmami to jest totalny spontan, tego nie planuję i po coś sięgnę, na co mam po prostu w danym momencie ochotę, co mi wpadnie w ręce, więc z tych książek takich bardziej spontanicznych, no to nie wiem, jakie jeszcze 3 chciałabym przeczytać w tym roku. Natomiast jeśli chodzi o książki filmowe, no to mogę Wam pokazać 3, które zapowiadają w pewnym sensie 3 różne filmy i pozostawiam jakby w Waszej wyobraźni to, co to będą za filmy. Możecie zgadywać w komentarzu, może komuś się uda trafić. Pierwsza książka to jest oczywiście Łańcuch ze złota Cassandry Clare. No już tak długo mnie męczycie o tą książkę i ja się jakby sama tak długo męczę ze świadomością, że stoi na półce nieprzeczytana, że jednak do końca roku chciałabym się z nią zapoznać. Druga książka to trochę w kontekście tych książek świątecznych, Magdalena Witkiewicz i Drzewko Szczęścia. Natomiast trzecia książka to jest Mexican Gothic. Także to są 3 zupełnie różne książki, 3 zupełnie różne pomysły na filmy, więc teraz pozostawiam Wam swobodę zgadywania, co to będą za odcinki. Następne pytanie to, czy jest jeszcze jakaś książka, którą chcesz przeczytać w tym roku, która może stać się Twoim ulubieńcem? I w związku z tym, że u mnie topka książek w tym roku prezentuje się naprawdę ubogo, bo mam wrażenie, że nawet jeżeli jakaś książka mi się podobała, to po czasie traciłam zainteresowanie nią i traciłam sympatię do niej aż taką. I dużo książek było w tym roku takich, względem których ja byłam po prostu obojętna, ale nie wynikało to chyba z tego, że książki były słabe, tylko z tego, że ja nie umiałam w sobie wykrzesać pozytywnych emocji w stosunku do wielu z tych książek. To jakby ta topka jest jeszcze w ogóle bardzo mglista i bardzo niejasna, więc dużą szansę oczywiście, żeby się w niej znaleźć, ma Łańcuch ze złota, wspomniany przed chwilą. No tak, no książka, którą chciałabym przeczytać jeszcze w tym roku, książka autorki, którą do tej pory bardzo lubiłam, w klimatach, które bardzo lubię, to jest przed Miastem Kości, a po Diabelskich Maszynach, więc ten okres też, który gdzieś tam mnie bardziej interesował, bo ja trochę bardziej wolałam zawsze Diabelskie Maszyny od Darów Anioła. Także to jakby to jest taki silny pretendent do tego tytułu ulubieńca. Natomiast nawet nie wiem, czy w przyszłym roku, czy może pod koniec tego roku, czy na początku przyszłego będę robić w ogóle zestawienia najlepszych i najgorszych, bo dla mnie w tym roku wszystko było takie mech. I trochę się czułam jak taki zepsuty czytelnik, nie mogąc się zachwycać niczym, nie mogąc Wam mówić o żadnych książkach, że to jest to, że nic lepszego nie czytałam w ostatnim czasie. Było kilka takich tytułów, ale czy ja je będę pamiętać za kilka miesięcy? Czy ja je będę pamiętać nawet w momencie robienia tego zestawienia ulubieńców? Na pewno musiałabym, wiecie, otworzyć sobie swój notatnik i sobie sprawdzać i tak dalej, co czytałam i jak mi się to podobało i sprawdzać Goodreads i tak dalej, ale zastanawiam się, jaki sens mają dla mnie ulubieńcy w tym roku, skoro jest tak naprawdę końcówka roku, a ja o żadnej książce nie mogę powiedzieć, to było to. Były książki, które w danym momencie, w momencie czytania były rewelacyjne i były świetne i pamiętam je nawet po tych kilku tygodniach na przykład, czy po kilku miesiącach, ale jak myślę w kategoriach ulubieńców o nich,
to już nie do końca mi pasują chyba. Nie wiem, no na razie mam takie luźne refleksje, że nie wiem, jaki jest mój stosunek do ulubieńców w tym roku. Myślę, że te najsłabsze książki to w jakiś taki w miarę prosty sposób mogłabym wskazać, ale wyselekcjonować ulubieńców spośród morza książek, które były bardzo przeciętne, albo inaczej, co do których ja miałam bardzo takie ambiwalentne uczucia i czułam się tak po prostu nijako, nie wiem, jaki to będzie miało dla mnie sens, ale jak przyjdzie do robienia podsumowań roku, no to będę nad tym wtedy intensywniej myśleć. No i właśnie, ostatnie pytanie dotyczy tego, czy zaczęłam już robić plany czytelnicze na kolejny rok. No i tak jak wiecie, ilekroć ja robię jakiekolwiek TBR-y, to nic z nich nie wychodzi. Ilekroć robię sobie jakieś listy książek, które miałabym przeczytać w jakimś czasie, to nic z tego nie wychodzi. Pamiętacie, robiłam ileś tam książek, które chciałam przeczytać w 2019, potem w 2020. Te listy zawsze tam było 40-50 książek, bo byłam przekonana, że jestem w stanie to zrobić, skoro czytam rocznie gdzieś koło 150-160 książek, więc byłam przekonana, że jakby to jest wykonalne. Potem pojawiało się mnóstwo premier, których ja nie uwzględniałam w tej liście do przeczytania, więc czytałam premiery, bo to było ciekawsze, bo to było bardziej aktualne, bo to było coś do opowiedzenia Wam o tym. I wiecie, jakbym miała, nie wiem, kiedyś na tej liście na przykład miałam Trzech Muszkieterów, więc jak mam do wyboru opowiedzieć Wam o premierze, którą jesteście prawdopodobnie zainteresowani, a opowiedzieć Wam o Trzech Muszkieterach, którzy są de facto klasyką, której ja nigdy wcześniej nie czytałam i może chciałabym to zrobić, ale może niekoniecznie po to, żeby robić tego recenzję, to zawsze priorytet był przeniesiony na tą premierę, na tą książkę, o której mogłam Wam więcej opowiedzieć, więc jakby tych list nigdy nie realizowałam w pełni. TBR-ów też nie realizowałam, bo nie lubię planować takich rzeczy i nawet jak coś zaplanuję, to rzadko kiedy coś z tego wychodzi, więc planów jako takich książkowych na przyszły rok nie robię. Plany mam raczej w kontekście tego, co będę robiła na kanale, jakiego rodzaju filmy, bo nawet nie jakie konkretnie filmy. Jak widzicie, ja w ostatnim czasie trochę odchodzę od takich filmów z cyklu Zapchaj dziura, czyli filmów z cyklu siadam i opowiadam, tak jak dzisiaj. Ja trochę do tej pory tak traktowałam te tagi, że jeżeli nie wiem, co nagrać i nie mam pomysłu, no to zróbmy sobie tag, bo to jest film, przy którym ja się nie muszę napracować, to nie jest film, przy którym ja muszę coś przeczytać, to jest film po prostu, nawet przy którym nie muszę mieć za dużej wiedzy na temat książek, bo czasami po prostu, wiecie, pokażę Wam książkę pasującą do danej kategorii. Nie chcę mówić, że to jest pójście na łatwiznę i że o, nie róbcie tak, youtuberzy. Nie, niech sobie każdy tam robi co chce i ja absolutnie nie traktuję tego jako, nie traktujcie Wy tego, że ja to mówię w kategoriach przytyku personalnego do kogoś, kto robi tagi. Ja też je czasem robię. Jakby chodzi mi po prostu o to, że to nie jest rodzaj filmów, takie zapchaj dziury, to nie jest coś, w czym ja się w tej chwili odnajduję. Kiedyś, kiedy czytałam więcej i kiedy miałam więcej tej swobody jakby czytelniczej, no to mogłam sobie pozwolić na przykład na czytanie, nie wiem, 10 książek z motywem X, żeby o tych książkach Wam potem opowiedzieć. Dzisiaj, jak moje priorytety są przeniesione na inne rzeczy, no to trochę jest mi szkoda czasu, bo no okej, to nadal są książki, nadal to by była pewnie fajna przygoda czytelnicza, ale po przeczytaniu 5 takich książek, jak to mówią, back to back, czyli jedną za drugą, no to prawdopodobnie miałabym totalny przesyt tym gatunkiem i nie mogłabym, tym motywem na przykład, i nie mogłabym opowiedzieć Wam z sensem o tych książkach, bo one zlałyby mi się po prostu w jedno. Dlatego właśnie mówię, że nie bardzo mi się uśmiecha czytać te książki świąteczne, bo po prostu wiem, że nie zapamiętam z nich nic, nic z nich nie wyniosę, wolę w tym czasie sięgnąć po inne książki, które zapamiętam, które coś mi dadzą, może będą słabe, nic mi nie dadzą, ale po prostu nie będą na jedno kopyto. Sprowadzając trochę ten mój wywód do odpowiedzi na to pytanie, planów czytelniczych jako takich nie mam, nie robię sobie takich rzeczy, nie zakładam niczego, na pewno nie będę robić na początku roku listy książek, które koniecznie muszę przeczytać, jakby leczę się z tych list, leczę się z tego, żeby czytanie było dla mnie obowiązkiem, przymusem, żebym czuła się źle, że czegoś nie przeczytałam, żebym miała presję, że o, muszę przeczytać, muszę Wam odpowiedzieć, muszę sięgnąć po coś, co mnie tak naprawdę osobiście nie interesuje, ale po to, żeby właśnie powiedzieć Wam. Jeżeli sięgam po coś, co nie jest moje, to dlatego, że chcę, a nie dlatego, że mam takie poczucie, że muszę, że powinnam. Natomiast w kontekście tego, o czym mówię, jestem ciekawa tego, co Wy mi powiecie, co chcielibyście oglądać na kanale. No bo oczywiście tak, mogę sobie robić filmy dla siebie i ja wiem, wielu z Was jest bardzo miłych i piszecie mi, że Kat, rób to, co chcesz, rób to, co uważasz, czytaj to, co chcesz, rób taki film, jak chcesz, my wszystko obejrzymy. I to jest bardzo miłe i ja się z tego bardzo oczywiście cieszę, ale chciałabym też usłyszeć, czego Wy oczekujecie, co chcecie, bo jeżeli powiecie mi, że chcecie te indywidualne recenzje, albo chcecie te właśnie nowości, te konkretne, no to ja to będę robić, no bo nie robię tego do szuflady, umówmy się. Ja jestem na YouTubie
żeby nie skłamać, 6-7 lat i nie robię tego dla siebie. Robię to dlatego, że to lubię, oczywiście, ale robię to dla Was. Gdybym nie robiła tego dla Was, to te filmy nie trafiałyby na YouTube, tylko trafiałyby do mojej szuflady, albo ja bym tego w ogóle nie nagrywała, nie inwestowała w jakieś tam kolejne rzeczy, kolejne sprzęty i tak dalej, tylko po prostu siadłabym z koleżanką na kawie i opowiedziała jej o tych książkach, albo siadła przed lustrem, bo nawet koleżanka już pewnie nie mogłaby mnie słuchać. Więc robię to dla Was. Chcę też wiedzieć, czego Wy oczekujecie, co chcecie zobaczyć, jakiego rodzaju filmy, czy na przykład wolicie te pojedyncze recenzje, czy wolicie eksperymenty czytelnicze, czy na przykład nie chcecie już tego oglądać, bo może ta forma Wam nie odpowiada, może nie interesują Was te książki, po które sięgam, może macie jakiś lepszy pomysł na motyw przewodni do takiego filmu. Jakby chcę po prostu usłyszeć, jak Wy widzicie mój kanał dalej. Oczywiście ostateczna decyzja należy do mnie i ja będę jakby decydować o tym, co zrobię, ale chciałabym usłyszeć, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Więc tutaj szczególnie Was proszę o komentarze w tym temacie. Ja wiecie, nie dopraszam się nigdy o tą atencję, o komentarze, o lajki i tak dalej. Jakby, jak chcecie napisać, to jest mi bardzo miło i zawsze, no mówię, no napiszcie mi w komentarzu coś tam, jeżeli macie taką ochotę, ale dzisiaj wyjątkowo Was o to proszę, żebyście dali mi po prostu jakiś taki feedback. Co chcecie zobaczyć, czego chcecie zobaczyć więcej, czego mniej. Na przykład, jeżeli chcecie lifestyle i chcecie więcej rzeczy nie o książkach, to jakich? Jeżeli chcecie więcej tagów, to jakich? Bo bardzo często jak pytam Was na Instagramie o to, co chcecie zobaczyć, piszecie mi tag, ale nie piszecie mi jaki. Więc ja już tych tagów naprawdę robiłam sporo, mało jest ich nowych, mam wrażenie, że BookTube trochę odchodzi od tagów, więc dajcie mi znać, jakie jest w ogóle Wasze teraz patrzenie na YouTube, na BookTube, co oglądacie, co lubicie oglądać, czy w ogóle jakby interesuje Was jeszcze YouTube i BookTube, bo ja już na przykład odchodzę od oglądania tego typu treści, przechodzę na zupełnie inne, YouTube'a też w sumie nie oglądam tyle, ile oglądałam kiedyś, więc jestem ciekawa po prostu Waszej perspektywy na to wszystko, i na YouTube, i na BookTube, i na mój kanał, i na to, co chcecie widzieć, i ja sobie to dziś po prostu zbiorczo poskładam w jakiś jeden Excel albo nie Excel i w jakiś sposób postaram się do tego po prostu odnieść, robiąc w przyszłym roku filmy. No bo chciałabym nadal być na BookTube'ie, ale w takiej formie, czy na YouTube'ie, która będzie odpowiednia dla nas wszystkich. Nie tylko dla mnie, ale też dla Was i nie tylko dla Was, ale też dla mnie. Także tyle tytułem tej w sumie bardzo przydługiej pogadanki na temat tych 6 krótkich pytań w End of the Year BookTag. Na pytania z samego BookTagu mam wrażenie, że nie odpowiedziałam, ale pogadałam trochę o tym YouTubie i o moim podejściu do tego wszystkiego i gdzieś tak bardzo na świeżo. W sensie nie przygotowywałam się do tego kompletnie, więc może nie wszystko było totalnie składne, ale mam nadzieję, że załapaliście, o co mi chodzi. Jakby chcę znowu, żeby BookTube był dla mnie czymś przyjemnym, ale jednocześnie wiem, że nie jestem w stanie poświęcić na to tyle czasu, ile kiedy, bo wiecie, no praca, obowiązki, studia, magisterka na horyzoncie, etc. Więc trochę to muszę po prostu przewartościować. Także tyle tytułem tego naprawdę przydługiego pseudo tagu. Szczególnie czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, co sądzicie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to będzie tutaj, poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!